po całą powierzchnią na oko widzę 20 centów. Sias. Jest. Kasa. Zaraz obok, o, tu się nawet otwiera. I też na jakiś metal. W tej samej bóle. Czyli tu się posypało komuś 50 centów. 20 i 50 było obok siebie. Nie sprawdziłem, tylko przykryłem to, bo to było tylko tak lekko. I 50 jeszcze była. Może jeszcze? Nie. Chociaż? Jest jeszcze tu pieniądz. Posypało się komuś. A guzik. No to się komuś rozsypało. Gacie się urwały i poleciały drobnioki. Guzik gaciowy. W tym paśmie się tu po prostu ludzie układają. Ustawiają. I 10 centów. Bo już widziałem jego odbicie w ziemi. Znów kolejne 10 centów, ta sama dziura, same depozyty dzisiaj. Wiele jest jakiś destrukt, ale aż się rozwarstwia. Nie wiem co to może być za trupek, może jakiś guzik. Przemega ogromny ołów. Chyba 60 gram. Albo i więcej. Waży trochę. Przedtem taki wielki, a teraz 30. Ta sama dziura. Jak już coś znajdę, to dwie rzeczy w jednej dziurze. W łapach miałem dzisiaj amfibio i na 3-tonowym, tak jak było chodzone, powiedzmy 15 cm na euro daje 68, również na około 15 cm na 10 centów daje 60, 5 centów, łapie też w ogóle bardzo blisko, około 5 cm. Target jest taki rozwalony. No. Potem chodziliśmy jeszcze na 4 tony. I tu już były głębsze zasięgi. 5 centów w łapie z 10 cm. Euro z dobrych 20. 10 centów też dobrych 20. Taki sprzęt trochę był testowany dzisiaj. 1 cent z belgijską głową. Ciężko go było wygrzewać głęboko. Był sygnał jak dzwon. I pol łosi. Jeszcze po karnawale. Dzisiaj multikruzerek już drugi raz mnie zaskoczył. Taką drobiną. Nie jest nic wartościowego niestety. Tyle, że małe. Ja wstawiam na stówkę monetę. Co na żywo nagrałem. Ale zło. Łowca pierścionków. Zgnity,
A to jest dopiero odpuściok. Jakie piękne gwiazdy. Zmienię sobie program na 4-tonowy i zaczynam wyciągać drobnicę 1 cent. Ten pieniążek, to jest 5 centów, on i tak daje słaby sygnał. Był jeszcze obok takiego drucika, który bije na złom. Pomimo tego ogarnąłem. 2 centy, sorry, nie 5. Jeszcze słabszy sygnał. Naznajdowaliśmy się, chwalimy z Anką. Ona ma dzisiaj więcej. Ze 2 euro, wow, ponad 2 euro i 6 centów, a to co to jest? Fenik? Nie wiem. Fenik ale to będzie, też. Ona tak bierze, bierze. Tak, a ten? Ja też tu mam chyba fenola. To jest fenol i to też jest fenol. To jest pierścionek alu i 24 centy. Ale, tak się dzisiaj chwalimy. Ale zobacz. Nie rozumiem ten cent. A to euro. A taki euro ładny, na zamyśkim wierzchu. Taki tak. Ładny tył ma. Trzeba go sprawdzić. Gdzie to w ogóle jest góra tego euro? Nie wiem, gdzie jest jeszcze. Taki ładny tył. Chciałbym zaprezentować parę znalezisk widza. Pozdrawiam, Jarek. Jarek przez 2 lata poszukiwań ma na swoim koncie już parę sreberek i nawet złoto. Pierścionek, który znalazł w Holandii. I Jarek szuka również w Polsce. Jak jest na urlopie, podejrzewam. Fajne znajdki, gratuluję. A teraz zapraszam na moją miejscówkę. Z 4:30 rano. No zaraz pewnie się tu ludzi naschodzi. A postaram się coś tutaj poszukać. Wpierony ludzi tu przychodzi. W lecie. Dziurka od klucza. Dużo tu sygnałów, nie wiem, coś znajdę. Jak i nie byłem pewny tego sygnału, ale 20 centów ma. Może jeszcze coś. Potężny sygnał, nie do ominięcia. 100 gram ołowiu. Kupiłem 50 feningów, bardzo głęboko, niski sygnał, babka z drzewem, co sadzi drzewo. Jakieś daty, 91. I wychodziłem. Zdejmę rękawiczkę, jest coś fajnego. Ja obstawiam silver. Niemożliwe. Jeden obok drugiego, może pół metra odstępu.